Plecaki zawierają podstawowe artykuły szkolne, jak m.in. kredki, kolorowanki oraz słodycze i maskotki, dzięki którym mali uchodźcy mają czuć się bezpiecznie. Z inicjatywy naszych pracowników, którzy sami przyszli do mnie i zapytali, czy mogą przyłączyć się do takiej akcji, uzyskali aprobatę naszego kierownictwa. Przystąpiliśmy do akcji Plecaczek dla dzieciaczka. Celem akcji jest, aby zebrać jak największą ilość plecaczków, z którymi będziemy mogli przywitać uchodźców, którzy odwiedzą nasz powiat. Pracownikom urzędu we własnym zakresie udało się zebrać już 23 plecaki z wyposażeniem. Wkrótce trafią do potrzebujących, ale to nie koniec akcji, a do udziału w niej dyrekcja chce zachęcić także mieszkańców miasta i powiatu. Do przyszłego tygodnia na pewno jeszcze plecaczki będą oczekiwane tu w Powiatowym Urzędzie Pracy. Także każdego chętnego, który chciałby się jeszcze w jakiś sposób przyłączyć, zachęcam, żeby dostarczył je jeszcze w przyszłym tygodniu tu do urzędu. W pierwszej kolejności pracownicy urzędu chcą przekazać plecaki dzieciom, które dotrą do hali przy ulicy Składowej.